Uliczna Mikołaje na Motorach w sercu Kaszub jest już kolejny raz organizowana na terenie naszego miasta. Chciałabym bardzo, bardzo podziękować środowisku motocyklowe kościerskie i telewizja TVK zaprosiła starostwo do udziału w tej imprezie i do organizacji. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni i myślę, że będziemy co roku coraz więcej atrakcji dołączać i robić wspólnie dużo fajnych rzeczy. Bo podstawa to jest współpraca i bardzo się cieszymy, że mogliśmy to zrobić razem. Jak wielu zmotoryzowanych Mikołajów odwiedziło dzisiaj Kościerzynę, kościerski rynek? Powiem szczerze, że nie liczyliśmy ilości, aczkolwiek bardzo pozytywnie zostaliśmy zaskoczeni przez kościerskich i nie tylko kościerskich motocyklistów, z tego względu, że jak większość z nas wolelibyśmy pewnie posiedzieć teraz w domu przy kubku grzanego wina albo przy herbatce, a ci ludzie mimo tych warunków, które mamy na drodze, mimo kilkustopniowego mrozu, postanowili jednak przyjechać, wyciągnąć te swoje stalowe rumaki z garaży i w tych trudnych bardzo warunkach przyjechać tutaj, żeby dać trochę radości naszym milusińskim. Przyjechaliśmy na szczęście w cało i zdrowo i tak też chciałbym, żeby wszyscy Mikołaje dotarli z powrotem do swoich domów. Cieszymy się z tego, że możemy uczestniczyć w naszym małym mieście, w naszej małej ojczyźnie, zapoczątkować tradycję, która będzie potem inspiracją do dalszych, innych pomysłów na to, żeby Dzień Świętego Mikołaja był naprawdę wspaniałym dniem i święta wyjątkowymi świętami w roku. Ja widzę, że dzisiaj Mikołaj właśnie przyjechał na motorze. Ja rozumiem, że ten motor zastępuje nie tylko sanie, ale również renifera i stąd te rogi? Stąd te rogi. Zamysł był taki, że zainspirowany moimi kolegami ze Stężycy pozwoliło na to, że spełniłem te swoje marzenia takie, że na stalowym Mustangu przyjechałem. Proszę mi opowiedzieć o swoim motorze, tym, który dzisiaj pełni rolę renifera, sanim i świętego Mikołaja. Mój motocykl jest trochę przerobiony, do trochę innej jazdy ekstremalnej bardziej. Sam zajmuję się na co dzień, ćwiczę stunt riding. Cóż to takiego? Jazda ekstremalna na motorze. Na kole, na przednim kole, na tylnym kole, drifty, palenie gumy. A skąd ten pomysł, żeby pojawić się na tym zjeździe Mikołajów na motorach? Widziałem plakaty w internecie. Jak jest Mikołaj zadowolony z tego, co tutaj się dzieje na rynku? No pierwszy raz jestem, ale jestem zadowolony. Często jeździmy na inne zloty, typu w zimie pierwszy raz wyjechałem.